No więc tak, jesteśmy w nowym miejscu naszego zamieszkania. Tu są dwa bloki, które kończą budować. Nasze osiedle się będzie składało z 5 trzypiętrowych bloków. Nasz blok, tu jest wejście do garażu, takie zapasowe, pożarowe. Nasz blok znajduje się tutaj przy... jako trzeci, no, na pierwszym piętrze. Nasz balkon jest ten, gdzie stoi suszarka. I ten, tutaj są takie ładne oznaczenia. O, nowy Janów 5 przy wyjściu do klatki schodowej. I idziemy do klatki. Jedna klatka jest na cały blok. Tutaj jest królestwo Szelka. Bez myczy biega ile chce. Samochodów tu jest bardzo mało. W oddali mamy lasek brzozowy. I pełno mamy tutaj brzózek na terenie. Dobra, wchodzimy teraz do klatki. Mieszkanie nasze znajduje się na pierwszym piętrze. Mamy windę, która jedzie, tu jest wejście do garażu podziemnego. Mamy lustro wielkie. Przy wejściu na klatkę, to jest raj dla kobietek. Żadna nie przejdzie, żeby się nie spojrzeć w lustro. Tu mamy skrzynki na listy. Tak. I teraz pójdziemy sobie po schodach na górę, bo nie ma sensu, żeby jechać windą na pierwsze piętro. Tu mamy dekorację taką na parterze. Nie wiem, co to jest za roślina. Ale jest całkiem ładna. I taka winda już jest nawet na parterze. 6 schodków i już jest winda. I się składa nasz blok. Na każdym piętrze są wejście w lewo i wejście w prawo. Po 4 mieszkania są na piętrze. I idziemy na pierwsze piętro do nas. O. Skręcamy w prawo. Łapiemy za klamkę. Się zapalają światła w automacie. I nasze mieszkanie jest pierwsze po prawej stronie. O, tutaj i wchodzimy do mieszkania. Szelek wyleciał na przywitanie. Zdejmę buty, bo kafelki są takie jasne, że każdy brudek widać. Na tym. O. Zamykamy drzwi. Tutaj na dole mamy skrzynkę medialną. Tu są routery do internetu, telewizje i tak dalej. Taki mamy przedpokój. Tutaj o. Skrzynki nagrywam. Wszystko trzeba nagrywać. Mamy szafę, wieszaki, wieszak na klucze. I wchodzimy teraz do kuchni.
No, tu się Urszula pokazała w obiektywie. Chodzimy do kuchni, do salonu z aneksem kuchennym, no, jak to się nazywa. Wszystko jest dobrane pod kolor szelka. Kanapa, obrazy, fotel. Obrazy ja wybierałem w Ikei. W Leroyu. No, a tutaj mamy taki kącik telewizyjny. Telewizor na całą ścianę, którą trzeba było przedłużyć przy wykończaniu mieszkania, bo telewizor nie chciał się zmieścić. A najwygodniejszy jest mój fotel w rogu. Jak klapnę, to już się z niego nie ruszam. No. Kuchnia. Jest, tak jak widać, lodóweczka, mikrofala, piekarnik w słupku. Wszystko nówka. No. Tu mam swój komputer śniadaniowy, bo zawsze go włączam rano przy śniadaniu i czytam ekspres ilustrowany. Wyjdziemy na chwilę na balkon. Na balkonie jeszcze prawie nic nie ma, bo to dopiero trzeba kupić jakieś krzesełka, stolik, żeby ładniej to wszystko wyglądało. Strona wschodnia tu jest. Mamy okna na wschód. No to mamy wejście do klatki schodowej. I taki widok z balkonu. Tam w oddali przy tym samochodzie osobowym, przy bloku, jest ładowarka do samochodów elektrycznych. I dlatego... A, to już później, przy okazji. Teraz nakręcamy tylko mieszkanie. Z balkonu idziemy zobaczyć drugi pokój i łazienkę. I idziemy do łazienki najpierw. Taką mamy łazieneczkę. Kabina natryskowa jest bardzo wygodna. Z odpływem liniowym, równo z podłogą. Żadnego brodzika nie ma. 90. Także spokojnie tutaj mogę rękami wymachiwać w trakcie mycia. No. Tutaj mamy grzejnik na ścianie. A to jest mój wynalazek. Ta muszla klozetowa, która jest z bidetem. Przez tą dziurkę w muszli leci woda, którą uruchamiam tą baterią z boku. Zimna, ciepła woda do koloru, do wyboru. No i dzięki temu z papieru toaletowego prawie w ogóle nie muszę korzystać. Super rzecz, polecam. A teraz idziemy do sypialni. I taką mamy sypialnię.
Dwa łóżka, no typowa sypialnia hotelowa, wszystko w hotelu tu wygląda. Szafa. No. To jest takie drzwi balkonowe, że można je całe otworzyć z barierką i sobie tam wyglądać. I to jest całe nasze mieszkanie. Przedpokój filmowałem? Filmowałem przedpokój. No to byłoby na tyle.